Teraz pokażę Wam, jak z makijażu dziennego, właśnie takiego delikatnego, zrobić makijaż wieczorowy. Do tego celu użyję cieni z kolekcji Dwan. Ja uwielbiam ten kolor. To jest taki blady róż z ciemnym brązem. To są cienie, które bardzo lubię, ponieważ nadają się do makijażu dziennego, czyli delikatnie podkreślą kolor oczu, jak również na mokro, czyli zwilżymy pędzelek bądź aplikator, którego tutaj nie mam, jest oczywiście po opakowaniu. Tak tylko oczywiście, żeby woda się z niego nie lała, pamiętajcie o tym, żeby wytrzeć jakiś ręcznik papierowy czy w chusteczkę. I wtedy dotykamy do cieni i wtedy bardziej są intensywne, mocniejsze kolory, dlatego ten makijaż możecie zrobić sobie dużo, dużo ciemniejszy. Więc do tego celu użyję delikatnie od wewnętrznego kącika tego najjaśniejszego cienia. Oka. Możecie oczywiście użyć go na całą powiekę. Ja chyba tak mniej więcej do połowy, 3/4 powieki. Do załamania, nie wyżej. Teraz użyję tego ciemniejszego cienia, tutaj w zewnętrznym kąciku, rozcierając go powyżej załamania powieki. Powiększamy tym samym oko. To jest bardzo dobry makijaż dla opadającej powieki, dlatego że otworzyczko. W tym momencie, jeśli tutaj mamy ciemniej, to wydaje się, że to oko jest bardziej otwarte, jest takie po prostu większe. Wiem, że wiele kobiet ma z tym problem, ja również. Także jest taki standard, tak odmalowany tego typu powieki. Dodam jeszcze takie uniwersalne, czyli ekry z czernią. Czerń damy tutaj w zewnętrznym kąciku, lekko, żeby przyciemnić ten zewnętrzny kącik. Bardzo lubię zawsze czarne dodawać w tym kąciku, wtedy bardziej jest taki intensywny w samym właśnie kąciku. A tym ekry tutaj delikatnie od środka na rozświetlenie wewnętrznego kącika. I tak troszeczkę to, co jest na pędzelku, tutaj jakby wycieramy na zewnątrz otworzyczka. I teraz ten ekry tutaj od środka nałożymy cień. Pamiętajmy, aby też troszeczkę podkreślić naszą dolną powiekę. I na dół przechodzimy do tych samych pierwszych użytych cieni. Tym brudnym różem zrobimy tutaj też dół. I tego ciemnego troszeczkę w zewnętrznym kąciku, tak mniej więcej do połowy oka. By podkreślić sam ten właśnie kącik zewnętrzny. A nasze oko przy takim makijażu też będzie wyglądać bardziej na otwarte, większe. Oczy mamy zrobione. Więc przechodzę do mojej ulubionej kredki Nude. Pamiętajcie, że kredka ta bardzo ładnie podkreśli nam kontur ust. Na zewnętrznej linii ust obrysowujemy sobie właśnie tutaj. Zdawał się bardziej pełniejsze, większe. To jest też bardzo dobre dla tych pań, które mają wąskie usta i chciałaby je poszerzyć, powiększyć. Teraz się wydaje, zobaczcie, że ta kreska jest taka dość ostra. Palcem delikatnie rozcieramy, żeby ona była widoczna, ale nie była zbyt taka równa. Tą samą kredkę możemy użyć tutaj przy łuku brwiowym, by podkreślić bardziej brwi i samo oko, podniesienie oka, oczyścić jakby też tutaj z cienia. Też możemy delikatnie ją rozetrzeć. I teraz, drogie panie, już bez konturówki użyję bardzo fajnego nowego błyszczyka z kolekcji Giordani Gold. Będzie lada dzień w sprzedaży. Właśnie jest taki lekko tłustawy. Dla mnie bomba. Bardzo długo utrzymuje się na ustach.
ładnie się usta błyszczą, tylko bardzo mało się go nakłada, wydaje mi się, dlatego, że jest nowy, być może później będzie troszeczkę inna intensywność nakładania. Poza tym ogólnie, słuchajcie, jest dość duży, bo ma ile? Ale dość duży w opakowaniu. Znaczy, może się po prostu pobawić, bo dość mało można go wydostać, także lać się raczej nie będzie z opakowania. No i tak wygląda ten makijaż. Uważam, że zobaczcie, ten błyszczyk genialny. Za chwilę Wam pokażę, zmyję usta z tego błyszczyku. Dodam pomadkę oczywiście w tym intensywnym, neonowym kolorze, pasującym do tych cieni. I podkreślę jeszcze mocniej oczy, na zasadzie dodam po prostu czarną kredkę wewnętrzną linię oka, jak również na zewnętrzną ten eyeliner tutaj, który jest dość cieniutko zrobiony, po prostu mocniej go podkreślę. I zobaczycie ten sam makijaż, ale w mocniejszej wersji. Makijaż wieczorowy skończony. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Przerobiony właśnie z dziennego na taki wieczorowy. Uważam, że bardzo łatwo można coś takiego zrobić. Ale jeśli chcesz poznać, zobaczyć, nauczyć się robić takiego makijażu jak wiele innych, to zapraszam do mnie na warsztaty z makijażu. Dyżury mam w biurze naszym regionalnym Oriflame we wtorki i w piątki. Jeśli masz ochotę na jakieś porady kosmetyczne, możesz zapisać się na warsztaty, dowiedzieć czegoś więcej, to serdecznie zapraszam. Pamiętaj, biuro regionalne Oriflame w Piotrkowie, ulica Słowackiego 34 przy dworcu PKP. Zapraszam.